Dzień dobry, Krzysztof od roku bezdomny. Dobrze, Barbara Domańska, to jest nowa. Od ilu lat już jest pani w kryzysie bezdomności? Ja, jak mówię szczerze, to jestem raptem 10 lat. 10 lat. Pani? Od przyjazdu. Dobrze. Pani? Monika Krakowiec. Od ilu lat już mieszka pani na ulicy? Teraz na razie nie mieszkam. No, ale ile razy się z pani bez domu? Też tak jakby było prawie 10. A pan? No ja Sławek, 44 lata. No i tak, w bezdomności jestem. No i 10 lat minęło w tym roku. No ale w tej chwili z żoną, bo to żona ma już kilku miesięcy jesteśmy małżeństwem, tutaj się poznaliśmy. No i pół roku temu stąd wyszliśmy. No na razie wynajmujemy mieszkanie i ten. No ale jednak, no ja 3 razy wychodziłem z bezdomności. Mam nadzieję, że ten raz będzie już taki. No to oczywiście życzymy powodzenia, żeby już tak no, zostało. Tutaj się poznaliśmy, fajnie. Co się stało, że jest pan osobą bezdomną? Opuściłem w zeszłym roku zakład karny. W czasie odbywania wyroku rozwiodłem się i nie miałem gdzie wrócić. Ile lat spędził pan w zakładzie? 4. A mógłby państwo coś więcej opowiedzieć, jak się państwo poznaliście, jak to? No tutaj się poznaliśmy. Pierwsze zaczepki, podrywy. A jak państwo tu trafiliście? Państwo jesteście typowo z Warszawy, czy gdzieś państwo byliście z okolic wcześniej? Ja jestem ze Ostrołęki, 120 km i dokładnie rok temu tutaj trafiłem. Koledzy mnie skierowali ze Wschodniego. Od tamtej pory byłem tu przez pół roku, później właśnie poznałem Monikę. Znaczy byliśmy być razem. No. Na początku tutaj taki no... Tak, gościu mnie tutaj też wziął, bo straciłam rodziców, no i stałam się bezdomna. No i złamał. No to wziął mnie tutaj. No i tu się akurat rozstaliśmy i poznałam akurat drugiego. Jak to się stało, że trafił pan tutaj do placówki Caritas przy ulicy Drochowskiej? Po opuszczeniu zakładu karnego nie miałem gdzie się udać. Udałem się pod Grójec, na zbiór jabłek, kiedy sezon się skończył. Kiedy się skończył, wróciłem do Warszawy i zapytałem się pierwszego strażnika miejskiego, gdzie można by się po prostu przespać. I zostałem tu skierowany. A jak to się stało, że państwo trafiliście na ulicę? Pani już mówiła, że straciła pani rodziców, się pani załamała, natomiast pan? No ja wcześniej byłem, no w tamtym roku byłem, pracowałem na kuchni w noclegowni w Ostrołęce i tam też byłem bezdomny. No ale kadra była mnie denerwowała, nie chcieli słuchać moich tam, bo ja jestem alkoholikiem i nie piłem w tamtym czasie. No i nie chcieli słuchać moich tych, że no to mówię, albo wrócę pić, albo jadę do Warszawy. I pojechał pan do Warszawy. A jak to się stało, że pani znalazła się? No, u mnie jest przypadek, bo ja wróciłam z zagranicy ze Szwecji. Oczywiście źle się poczułam. W samym śródmieściu wszystkie dokumenty zniknęły. No, oczywiście starałam się jak najdłużej szukiwać papierów i tak dalej, i telefon, wszystko. Moja ta wiedza, to wszystko zniknęło. No trudności były. No później po jakimś czasie jest kosmiczny Świętego Krzyża na Mokotowie Górny. I tam oczywiście postarałam się osiągnąć swoje papiery i tak dalej. No oczywiście opieka na razie nie, z tego względu, że daleko. Dwustronność i potem ja zdobyłam to już to raptem 10-15 lat właściwie. No i w tej chwili jakoś choroba mnie toczyła, rak. No oczywiście w Radomiu byłam półtora miesiąca, około półtora miesiąca znalazłam się tutaj. Tu mnie przywiozła Straż Miejska. No w tej chwili mogę podziękować tutaj tym panu kierownikowi i również współpracownikom,
tutaj tego, również pana dyrektora, którego widać nie ma, opiekuje się. No jak jest, tak jest, każdy dba o siebie i pomagają tym ludziom, którzy mogą, jak mogą i tak mogą. I tutaj chciałabym, żeby ludzie z tego wyszli, z tego bezdomności. No w moim przypadku ja chcę wyjść, ale czekam, jak będzie, nie będzie już pandemii, żeby wyjechać z powrotem do Szwecji. Bo mam dwa obywatelstwa, polsko-szwedzkie, szwedzko-polskie. No i tak dochodzę do siebie tutaj. Rozumiem. Jak dom, mówiąc szczerze, dom Boży, nie? Tak? Tak. I druga sprawa jest taka, że tutaj się różnych ludzi spotyka i jest bardzo miło, sympatycznie, tam jest i czysto, bo łaźnia jest codziennie i wszystko jest, starają się, pomagają ludziom jak mogą. No ci, którzy przychodzą tacy alkoholowo, to też nie pozwalają, to każą wyjść, chociaż mogliby być, ale nie za bardzo, bo to dom Boży jest i tak dalej. No i na razie czekam, jak będzie pogoda i czekam też, jestem chwilowo na takiej ręce chwilówkowej, bo to chcę, żeby była ręce otwarta i chcę oczywiście, domą jestem, po moim mężu chciałabym rentę, bo można się utrzymać i tam mieszkać. Oczywiście można przyjechać, nie? Odwiedzić Polszczyznę, ojczyznę. To wszystko, co mogę miłym Państwu powiedzieć. Tutaj jedzenie jest, którego nie korzysta. Bo dlatego, że wie, ta swoje zasoby finansowe, ja jestem tutaj, powiedzmy, chcę. Po prostu sobie jem, po prostu sobie jedzę, kupię. Są godziny wyznaczone. Każdy chce, powiedzmy, na godzinę, dwie, ufność trzeba mieć, nie przychodzić takim, jak to się mówi, żeby wyganiać, bo nie wolno być pod AA. No ja 4 miesiące tutaj już, nie wiem, panowie wytrzymują z tego, bo też jestem chwilowo też niemożliwa, no ale da się zrobić. Jak tutaj wygląda takie codzienne życie? Z jakich tutaj pan korzysta? Plusy i minusy. Plusy na pewno, że jest dach nad głową, jest ciepło, jest czysto. Jest możliwość zjedzenia czegoś. Jest po prostu czas na ogarnięcie siebie, żeby no dalszą drogę jakąś życiową tam obrać. Albo w lewo, albo w prawo. No ja się starałem w prawo i w tym momencie no, to miejsce uratowało mi życie, można powiedzieć. Bo trafiłbym czy na dworze, czy gdzie indziej i wiąże się to z alkoholem. Tu jest no, całkowita abstynencja. U niektórych wymuszona, u niektórych niewymuszona. Po prostu jest to miejsce, które daje poczucie jakiegoś bezpieczeństwa życiowego. A z jakich pan korzysta tutaj? Jest pan całodobowo tutaj? Całodobowo. Mhm. Całodobowo jest zorganizowana pościel, inne rzeczy, no bo wiadomo, nie mamy tutaj łóżek, nie mamy tego, ale swoje takie miejsce, te 2 metry kwadratowe, czy ile każdy ma, każdy wie, w którym miejscu ma przebywać i przebywa, stara się szanować tych, którzy z nim mieszkają. Także jest dość zgodnie i można powiedzieć tak, taka atmosfera, no dobra atmosfera jest. Państwo wynajmują mieszkanie, a pani mieszka tutaj gdzieś na terenie, czy też w jakimś lokalu? Nie, ja tutaj jestem, dom Boży, ja to mówię, chyba tu nie prowadzi ksiądz, dyrektor i tak dalej. Także tutaj są regulaminy, zasady i tak dalej, nie? Zupy są też, tak samo są, bo również takie paczuszki, jak czym chata bogata, nie? No i panowie tutaj naprawdę wymieniają się. Ja nie mogę nic powiedzieć, bo to jest regulamin. Mają prawo na krzyżu, nieważne ile kto ma lat. To ja zezwalam. No, a my od walentynek jesteśmy małżeństwem. No i będzie nastroje. No i mimo tego, że tutaj już nie mieszkamy, to staramy się co jakiś czas tutaj odwiedzać. Tutaj Kadra bardzo dba o tych
ludzi, co są, widać samo płyn dezynfekujący, fajny, pachnący, też pan Kuba przynosi jedzenie. Nawet miło nas tu przyjmują. Tak. Ja mówię, chata bogata po prostu jest, widać tu. Musi być schudnie, żeby dbać, tak jak u was w domu, nie? No tak, tak, no, oczywiście, tutaj, tak. Ja tutaj, każdy ma swoją szklaneczkę, każdy ma swój kubeczek, jak nie ma, to tam są panowie mili, takie robi, które tam poradzi. Nie się w domu pokaże członek rodziny. Gratulujemy oczywiście. Także tak się mogę... staraliśmy, aż się postaraliśmy. No, także nie mogę, wie pan, narzekać tutaj naprawdę, jak widzi. To ja nie mam pojęcia, dlaczego to rozmyślają. Chociaż ja już mam 64 mi idzie, nie? No ja tu naprawdę mało, że mogę powiedzieć podziękowaniu naprawdę z tej choroby i tutaj teraz, no, a że się śpija powiedzmy po japońsku, to to można wytrzymać. No, jeszcze trochę i tutaj z wózeczkiem do pana Bartka przyjdzie. A, chwilowo to takie będzie pocieszające. No pewnie, że tak. Czego pan sobie teraz życzył? Co by najbardziej się panu przydało, żeby stąd wyjść i dalej... Stabilizacja. Stabilizacja. Już nie mam jakichś planów takich, żeby mieć nie wiadomo co. Podstawowe rzeczy, podstawowe. Kąt, praca, zdrowie. I to wszystko i trzeźwość. A czy COVID jakoś tutaj panu utrudnił? Myśli pan, że gdyby nie on, to jakoś inaczej by się to potoczyło gdzieś? Nie odczułem tego COVID-u. Mhm. Odczułem tylko w momencie poszukiwania pracy, załóżmy, że tej pracy jest dużo, znacznie mniej niż było, ale w miejscu, w którym jestem i gdzie się poruszam, to nie odczułem tej choroby. Okej, a jakie macie państwo plany na przyszłość? Bo już wiemy, co było, co macie państwo teraz, a co byście państwo chcieli jeszcze w życiu gdzieś tam? Jakieś marzenia, plany? Znaczy my to z żoną to myślimy w ogóle z Warszawy się wyprowadzić i zmienić w ogóle otoczenie, w ogóle w inne miejsce. Gdzieś wyjechać. Pani do Szwecji, do... Ja to jest po prostu, ja pracowałam w Lewicy, świecko Trubicek, ładę to piękna moda. A teraz już jako starsza pani, no muszę swoje wybrać miejsce swoje i... Polska, Szwecja, nie? Nie, żeby o tym państwie swoim polskim nie zapomnieć, tak? No jasne, że tak. Rodowo, bo się urodziłam. Także... Szwecja jest pięknym krajem, bardzo czystym, schlujnym naprawdę i życzliwym i można drzwi otworzyć, w przekonaniu wszyscy mogą tam wejść, bo nikt tam nie kradnie. Nie weźmie nic. Można mieć zaufanie. Oczywiście jest prohibicja, jest czysto i od 13. Roboty, praca, jeżeli ktoś chce język się nauczyć, dalej kontynuować, płacą, socjal jest bardzo wysoko ustawiony. Ja bym chciała, żeby w Polsce tak było, żeby ludzie brali to pod uwagę, że chcą się czegoś nauczyć i pracę mogą mieć. Tylko, że tutaj ja widzę, że tu nie ma rozwiązania. Jeżeli ktoś, powiedzmy, ja bym miała miejsce, tak jak tutaj, umiałabym to rozłożyć, ale ja już mój wiek nie pozwala na to. Ja chcę po prostu mieć wiek. Oczywiście państwo zwiedziłam, jak Niemcy, Francja, te europejskie, bo to były trudności, 10 kilometrów od domu. To trzeba było kierowcę, bo to transportówka była. Jeszcze nie było laptopów, telefonów, nie było, tylko były maszyny do pisania. Ja stałam, tłumaczyłam wszystkie dokumentacje, a stało w kolejce bardzo dużo samochodów. No oczywiście był PWC, no wiadomo, ja swojego biura nie miałam. Także to wszystko idzie to do przodu, do przodu, do przodu. A ja jeszcze stoję, no i tak się trzymam tego stołu i jeżdżam, ale pan się na studni nie padnę. No tak. Także tutaj chciałabym, żeby tutaj ludzie zapamiętali,
tu przede wszystkim, którzy przywożą, Straż Miejska czy inni, żeby gdzieś usadowić tych ludzi. Kwarantanna po kwarantannie niech zawożą, niech nie zostawiają, niech dają tym ludziom szansę. Tu karetka przyjeżdża, dają to, co jest potrzebne, ale im tam pogotowie rany czy coś robią. Ale to jest nie wszystko, bo ludzie uciekają, bo oni za duży reżim mają. Nie mamy tej wolności. Wie pan, o jaką wolność ludzie chcą? Żeby coś się działo, bo oni się nudzą. Oni siedzą w czterech pokojach, czy w jednym pokoju, trzy, cztery osoby, czy coś, któryś książkę będzie, czy coś. Nie, bo to są ułomni ludzie, tu są chorzy ludzie, tu nie ma jakiejś gry, nie tylko telewizor i jedzenie. Musi być osoba młoda, która coś tam komuś zaplanuje, żeby coś tam dalej szło. I ci chorzy, czy inni siedzący pomagają między wzajemnością, taka jak wolontariat. A jest bardzo dużo młodych ludzi. A nie przywiozą starszą osobę, chorą nogę, tak? I później do widzenia, kwarantanna mija. Ja już jestem po szczepieniu, tak? Obawiałam się. Po jednym, teraz dopiero 5 czerwca mam te szczepienie, ale chciałam powiedzieć, że odczuwałam troszeczkę, nie wiem jak druga szczepionka będzie, to chcę mieć ten paszport, chociaż no nie wiem jak będę się czuła, żebym mogła wyjechać, żebym ja mogła, bo niepotrzebny mi jest tutaj, bo ja dokumentację swoją już zrobiłam i mam i pilnuję, ale chcę normalnie żyć, tak? Owszem, alkohol jest dla mądrych ludzi, można kogoś zaprosić, bo gry czy coś takiego istnieje. No ale jak są rodzice, nie mają gdzie się znaleźć ludzie, no to tylko właśnie alkoholem się i pójdzie spać. No. Trochę tego jedzenia, no nie mówmy, że nie, bo to jest dla ludzi. Także jeszcze powiem, tak powiem Państwu, że u nas nie jest rozwinięte, powiedzmy, pomoc. Owszem, Caritas pomaga, co, czym kata bogata, ale ci ludzie nie mają pieniędzy, żeby chcieli sobie kupić napój, czekoladę, co z tego? Ja wezmę do sutany puszkę, chleb, zupę, tam jeszcze inny. Tak, dobrze, to jest czystą odzież, dobrze. Ale tu nie ma organizacji takiej wewnętrznej, dlatego zapytać się, co ty człowieku lubisz, co ty robisz, co ci... A może ktoś ma zdolność w rysowaniu, robieniu, wymysły swoje, tak? Nie, naprawdę tu jakieś szachy, jakieś grające. Telewizor nie, bo tutaj nie za bardzo. Bo by się za dużo kłócił. Tak to tu wychodzą ludzie, co my na 10 mamy pranie na łaźnie. Okej, to jeszcze tak zapytam. No. Mówicie Państwo, że wynajęliście Państwo mieszkanie. Jak udało się to Państwu zrobić? Jaki tutaj był? To koleżanka nam pomogła. Najpierw w internecie znaleźliśmy jedno miejsce, ale tam no niestety my jest byliśmy. Ale jest za drogo, to mieszkanie. Osobami byliśmy palącymi i ten właściciel, no, kazał szukać nam innego miejsca, oczywiście dawał nam szybko, długo czasu, miesiąc chyba, ale koleżanka nam szybko załatwiła. No chociaż skromne mieszkanie, na razie mówię, pranie przywozimy tu, bo nie mamy na razie pralki. Okej. A jakieś ma pan plany? Chciałby pan coś gdzieś, bo mówił pan, że podstawowe rzeczy teraz pan... Nie, żyję, cieszę się tym, że jestem zdrowy i żyję z dnia na dzień i w jakimś stopniu jestem szczęśliwy tutaj, bo można być i tu szczęśliwym, że ma się to, co się ma, no niewiele tego jest, ale i to potrafi cieszyć. Jasne. Ogólnie mówił pan, że tutaj no ma pan tak nad głową, są plusy, są minusy. Gdyby pan miał teraz wybór między, no, był pan w jakichś innych placówkach, czy od początku nie. tutaj? To jest pierwsza placówka,
całą głowę mam opowieści o innych placówkach i mogę to porównać do tej placówki. Na pewno jest tu lepiej niż gdzieś w innych, dlatego że tam o 7 rano trzeba opuścić to miejsce. Ja sobie nie wyobrażam opuścić i się błąkać do godziny 19, bo to jest błąkanie. Jeśli się nie ma stałej pracy, nawet, ale po tej pracy trzeba odpocząć. To nie wyobrażam sobie usiąść na ławce. Jest to miejsce, mógłbym stąd pójść już w tym momencie, załóżmy dzisiaj, czy jutro, czy mogłem iść wcześniej, wynająć sobie pokój, ale nie jestem jeszcze na to gotowy. Nie jestem na to gotowy. Dojrzewam do tego, żeby żyć sobie samodzielnie, ale kontrolować swoje życie. Dlatego to miejsce mi pomaga. Pomaga na to, na co się napatrzyłem tutaj, to nie widziałem tego przez 50 lat swojego życia. Nie widziałem tego w życiu, nie sądziłem, że tak dużo jest bezdomnych na świecie. Nie wiedziałem, jakie są warunki życia tych bezdomnych, nie wiedziałem, jak oni wyglądają. Napatrzyć się na to, jak oni wyglądają, to motywuje do tego, żeby żyć inaczej. No ciężko ludziom młodym, którzy chcą... I przez to z mężem szukamy jakiegoś, żeby wyjechać z tego w ogóle. Wyjechać no tak, bo trzeba tej jednak jest drogi miasto, prawda? Kawałki wyjedziemy w jego stronę i... Nie, i tam na pewno nie w mojej stronie, prędzej na Śląsku do mojego ojca, ale w ogóle gdzieś, jeszcze dalej. Małopolska. A czego Państwu jeszcze potrzeba? Czego teraz Państwu najbardziej brakowało? Czego można Państwu życzyć, jak tam, żeby się spełniło? Potrzebne komuś takie rozluźnienie psychiczne. Rozluźnienie psychiczne, po prostu, żeby przełamać ten lód przykry i żeby był przyjemny. Okej, a co jeszcze materialne? Co byście Państwo najbardziej sobie życzyli? Takie rzeczy materialne jakieś, na przykład wyposażenie, na przykład tak jak Państwo pralka by się przydała, prawda, na przykład, no, coś jeszcze może? Ja tak, ja tam swoim zdaniem to myślę, że skoro dziecko jest w drodze, no to dla to, żeby zabezpieczyć mu ten, żeby miał gdzie mieszkać, a nie tylko tułać się od wynajętego do wynajętego. Jakieś socjalne nawet mieszkanie. Jakiś własny kąt. Tak. Tak, żeby dziecko mogło sobie. No to gratuluję. Chyba tyle. No, niech zdrowe rośnie. Mówi się, że Polaka od bezdomności dzieli dwie raty kredytu niezapłacone. Myśli Pan, że to prawda, czy jednak jest to takie? Jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. No, człowiek, który miał wszystko, a nie ma nic, to wystarczy taka przerwa w życiorysie jak u mnie. Odchodząc miałem wszystko. Wracając, wyszedłem za bramę i nie wiedziałem, w którym kierunku się udać. A co by Pan powiedział młodym ludziom? No bo najczęściej jak mówimy o bezdomnym, to myślimy o jakimś takim pijanym, brudnym człowieku leżącym gdzieś tam na ławce w parku, prawda? To taki jest najczęstszy obraz bezdomnych. Co mógł Pan powiedzieć młodym ludziom? Żeby się bawił życiem, ale z rozsądkiem. Bo musi się bawić, musi się wyszaleć, ale droga przez narkotyki czy przez alkohol nie doprowadzi na pewno do niczego dobrego. Wszystko jest dla ludzi, wszystko, bo czy spróbuję marihuany, czy spróbuję amfetaminy, czy spróbuję alkoholu, musi dojść do wniosku, że to nie jest jakiś cel, który będzie uświęcał no, ten jego taki jakiś punkt widzenia, będzie dążył tylko do jednego. Bawić się, ale z rozsądkiem. Bawić się, ale z rozsądkiem. A co do tego stereotypu? Bo najczęściej, no, tak jak mówię, no, myślimy, że tak ten bezdomny człowiek wygląda. To prawda? To mit? Nie. Mit, dlatego że są ludzie bezdomni, którzy inni bezdomni ich nie znają i proszą ich o pieniądze, bo potrafią zadbać o siebie, wyglądać jak człowiek, potrafią godnie żyć. Nie wyciągając ręki po jałmużną jakąś i prosząc. U nas jest taki mit tego bezdomnego, że jest to jakiś taki obszarpaniec, brudny, śmierdzący, zaczepiający ludzi, stojący pod sklepem czy na dworcu. Nie, to wcale nie. Są ludzie kulturalni,
czyści i są również bezdomnymi. Mówił pan, że bezdomni, ci tacy właśnie bardziej obszarpani, prosili tych bezdomnych, takich bardziej zadbanych o jomuś, że panu też się to przyda, żeby gdzieś tak? Tak. Tak, dlatego to mówię. Mhm. No. Warto żyć dlatego, kiedyś stwierdziłem, że warto nie pić dlatego, żeby ludzie, którzy mnie otaczają, odpowiadali mi dzień dobry. Mhm. Bo takiemu lumpowi nikt nie odpowie dzień dobry, nawet jak powie, to odwróci głowę i pójdzie w drugą stronę. A jeśli osoba odpowie dzień dobry i nawiąże temat, no to znaczy, że jest się człowiekiem. Człowiekiem. Mhm. Okej. Okay. No co, bardzo dziękuję, chyba tak trochę krótko. Chyba się jeszcze chce pan coś takie podsumować, jakiś morał. Szanujcie życie, bo to życie tak szybko ucieka. Ja zauważyłem przez ten, to jest moment, to jest chwila i ma się 50 lat. To życie umknie, a jeśli obejrzymy się do tyłu i dojdziemy do wniosku, że zmarnowaliśmy to życie, to nie ma sensu żyć. Mhm. Trzeba wracać się do tyłu i mówić, że fajnie było. Okej, okay, bardzo dziękujemy za rozmowę, bo nam niezwykle miło. Bardzo dziękujemy. Okej, okay, tak bardzo życzymy tej stabilizacji, której tak pan poszukuje. No i tak, bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję, do widzenia.